tej strony Andy, witam was w kolejnym odcinku Semta na serwerze For Life. No i witam was widzowie w kolejnym odcinku z handlu na giełdzie od zera do milionera. No trochę musieliście jednak poczekać, ale wiadomo, że handel na giełdzie to nie jest naprawdę łatwa rzecz. No i nagranie takich klipów to nie jest godzina czy dwie, tylko po prostu trzeba, że tak powiem, tryhardować na tej giełdzie. No i tak, odcinek jak widzicie pojawia się w poniedziałek, ponieważ miałem bardzo mało czasu i nie udało mi się tutaj zmontować oraz wrzucić odcinka w niedzielę, więc bardzo was za to przepraszam, ale ważne, że chociaż jest odcineczek. Mam nadzieję, że tutaj w poniedziałek gdzieś tak wieczorem 20 będzie na kanale, miejmy taką nadzieję. Ogólnie chciałbym jeszcze podziękować za wszystkie donaty, ponieważ ostatnio zacząłem sobie regularnie streamować i naprawdę sporo tych donatów posypało się na tym ostatnim streamie. No i tak, przede wszystkim chciałem podziękować tutaj Grzyboli z Natalą, Ziomkio, Bombę 15, Elocejocie, Jaski, Kasper 001, Wiesio, Król Sentino, Rafcio, Arab, Hakoko Wykopany, Shaker, Maras, Kupcie 99, Nail, Kuba Podłoga, Zoom, Jotce Mafia, Kuba, Szczyciakson, Logan 99, Getin, Szymek, Wida, Topsi, Kuba, Edgar, Cejownia, Brychu. Oraz przede wszystkim chciałem podziękować moim top donatorom, czyli X Podłoga, XH.W Kompany, Klopsi, Krychu oraz Jaski. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz. No i co, lecimy z odcinkiem. No i tak, jak możecie teraz zauważyć, piszę teraz z gościem w sprawie Solaira 1.4 czystego tutaj za 8000. Znaczy, gościu wystawił go za jakieś 11,5 na giełdzie, a ja tutaj mu zaoferowałem 8000, no i tutaj gościu się zgodził, więc ja sobie tutaj lecę na urząd w Los Santos. Może to nie jest jakieś bardzo opłacalne, ponieważ wiadomo, Solaira za szybko nie schodzą, ale to może z parę tysięcy sobie zarobimy. Ja tam mam czas, więc mogę sobie poczekać, ponieważ zostanie mi jakieś 10 koła jeszcze na handel, więc spokojnie mogę sobie jeszcze kupić coś innego, dodatkowego pod handel, więc wydaje mi się, że jest to bardzo dobra opcja. Cyk, akceptuj, dodajemy 8000. No i czekamy, no i mamy Solaira 1.4, pięknie, cyk, kupujemy. No i udało nam się kupić Solaira za 8000. Ogólnie cena katalogowa Solaira jest to chyba jakieś 12-13 tysięcy, jeżeli się nie mylę. Ja sobie to wystawiłem, jak widzicie, za 11,5 do negocjacji na 24 godziny oczywiście. No i zobaczymy, jak się nie uda sprzedać, to najwyżej się tutaj z kimś zamienimy. Mam nadzieję, że to pójdzie za jakieś 10k, że chociaż te 2000 będziemy na plusie. No wiadomo, tutaj każdy grosz się liczy, jest to od zera do milionera. Ogólnie sytuacja wygląda tak, że znalazłem sobie gostka, który sobie jeździł po giełdzie w takim dosyć ciekawym Sunrise'ie. Postanowiłem, że sobie do niego napiszę i okazało się, że ten Sunrise jest na sprzedaż i po naprawdę bardzo ciekawej cenie. Zaoferowałem mu jakieś 8 czy tam 9 tysięcy, chyba 9 tysięcy. Takie Sunrise 1.4 potrafią chodzić nawet pod 19-17 tysięcy, z tego co tam widziałem na giełdzie. Oczywiście wiadomo, ja nie będę aż tak drogo wystawiał, bo wątpię, że jakoś szybko mi to zejdzie. No i tak, 9 tysięcy, Sunrise, pięknie. Cyk, no i kupiłem, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No i ogólnie leżał on w przechowalni, jak możecie zauważyć, jest cały rozwalony, więc przydałoby się go naprawić. Oczywiście gracz tutaj mnie poinformował o tym, że jest zniszczony, więc tutaj na luzaku wszystko pięknie. Sobie go oczywiście naprawiłem. No i teraz przydałoby się zobaczyć, po ile takie Sunrise'y chodzą. Jak widzę tutaj 19 tysięcy, niektóre po 16 tysięcy, więc ja sobie pomyślałem, że wystawię sobie gdzieś tak w połowie za 15 tysięcy. Oczywiście do negocjacji, wydaje mi się, że to naprawdę spoko, spoko oferta jest i powinien na ludzi mi tutaj zejść. Jakoś za długo w sumie też nie musiałem czekać, ponieważ następnego dnia od razu znalazł się kupiec na tego Sunrise'a. Ogólnie za 14 tysięcy, więc naprawdę bardzo spoko, że za aż tyle sobie go sprzedałem. No i co, jesteśmy ile zarobieni? Jesteśmy zarobieni ponad 5 tysięcy na jednym samochodzie, więc naprawdę bardzo fajnie. 5 koła do przodu, więc już nasz majątek powoli, powoli sobie fajnie wzrasta. No i tak, ogólnie zauważyłem, że na giełdzie stoi naprawdę bardzo ciekawy Landstalker 1.4. No to postanowiłem, że skoro mój Solaira 1.4 nie schodzi, no to zaoferuję mu zamianę. A ogólnie zaoferowałem mu tutaj mojego Solaira 1.4 plus 2000 dopłaty z mojej strony. No i gościu się zgodził, więc teraz będę jechał sobie na urząd, no i się z nim tutaj wymienię. Dosyć spoko, że udało mi się go w taki sposób pozbyć, no bo troszeczkę się z nim w sumie męczę, no nie schodzi w ogóle ten Solaira. A tak, no to ten Landstalker chyba powinien lepiej zejść od tego Solaira, może jeszcze sobie zarobimy, zobaczymy. Dobra, pięknie, wystawiam sobie Landstalkera na 12 godzin, za 13,5, ogólnie za 14,5, jeżeli się nie mylę, jest u cygana, więc no bardzo, bardzo fajnie. No i co, znalazłem kupca, jest to kolejny raz Jessica, czyli typiara albo typ, nie wiem, nie mam pojęcia. Po nicknamie no to raczej jest to jakaś, po prostu jakaś kobieta, więc sprzedałem jej za 11300, czyli jesteśmy zarobieni 1300. No nie spodziewałem się, że uda nam się tutaj tak fajnie od tego odkuć, od tego Solaira, bardzo spoko.
Tym razem kupujemy sobie naprawdę, naprawdę po fajnej cenie Premiera 1.2 i gościu w tym Premierze 1.2 kombi posiada wykrywacz fotoradarów. Ja naprawdę nie wiem, dlaczego ten gościu sobie nie zdemontował tego wykrywacza, ponieważ za wykrywacz naprawdę fajne sianko da radę dostać, chyba z 5000, coś takiego. Cena katalogowa Premiera 1.2 jest to jakieś 23 tysiące, więc naprawdę bardzo, bardzo fajny deal. Jak widzicie, podjechałem sobie do tunera LS Market, no i teraz gościu będzie nam demontował wszystko, w sumie wszystko, no tylko tam jest wykrywacz fotoradarów. Z tego co widzę, to ten Premier 1.2 kombi posiadał jeszcze ogranicznik oraz wykrywacz, więc naprawdę bardzo spoko. I jak widzicie, dostaliśmy 6300, czyli 12700 wyszedł nas taki Premier 1.2, gdzie wartość tego Premiera jest to około 23 tysiące. Bardzo, bardzo fajnie, zarobimy sobie może z jakiejś 10 koła, 8 koła, zobaczymy. No i co, wystawiłem sobie go na giełdę za 21 tysięcy, oczywiście do negocjacji na 24 godziny. Postawiłem sobie go ładnie, no i czekamy oczywiście na jakiegoś kupca. Gościu napisał, że oferuje mi 17 tysięcy za tego premierka. No ja mu powiedziałem, że u cygana jest oczywiście za 23 tysiące. No i że co powie na 19 tysięcy. On powiedział, że max da mi 18k. No to ja zaoferowałem 18,5 w połowie. No i gościu tutaj jednak powiedział, że w połowie będzie to 18250, więc no co, zgodziłem się na tą ofertę, ponieważ ten premierek wyszedł nas 12700, więc ja i tak nic nie traciłem, a nawet sobie, że tak powiem, bardzo fajnie zarobiłem. No i co, jesteśmy zarobieni 5500 zł, więc bardzo spoko, bardzo naprawdę fajnie. No i tak, jak widzicie, mam już 30 tysięcy, a jeżeli mamy już 30 tysięcy, no to możemy przejść na jakąś lepszą giełdę, na droższą giełdę, no i po prostu przeniosłem się tutaj na giełdę od 25 tysięcy do 250k, no i znalazłem tam Nebulę 1.6 z zmienioną rejestracją oraz licznikiem czerwonym. Ta Nebula była w sedanie, czyli chyba, jeżeli się nie mylę, to sedany są troszeczkę droższe od kombiaków, ale mogę się mylić, ale tak czy siak, no to sedany chyba lepiej schodzą od kombiaków. Kupiłem sobie ją za 30 tysięcy. Widziałem, że na giełdzie nebulki potrafiły chodzić nawet po 37-38 tysięcy, a tutaj z takim tuningiem wydaje mi się, że chociaż te parę tysięcy zarobimy. No i co, w sumie z nebulką również jakoś za długo nie musiałem sobie czekać, bo w sumie chyba z parę godzin minęło, no i znalazł się kupiec na to. No i ogólnie za 37500 sprzedaję sobie tą nebulę, więc naprawdę bardzo fajnie, 7500 zarobku na tej właśnie nebuli. No i co widzowie, to było na tyle w tym odcineczku. Zarobiliśmy sobie około 20 tysięcy, na ekranie wam się wyświetla, ile zarobiliśmy. Może nie jest to jakaś duża suma, ale pamiętajcie, że lecimy tutaj od samiutkiego zera. Na samej giełdzie mamy 3 life pointsy, więc nic tutaj nie było grane oczywiście na pracach dorywczych. Wiadomo, nie ma co tego porównywać do normalnego handlu, gdzie ja handlowałem na mainie, ponieważ wiadomo, tam robiłem większe sumy, ponieważ no miałem też więcej kasy do handlu. A tutaj wiadomo, musimy zarabiać takie grosze, no i stopniowo będziemy jak najwięcej zarabiać. Czym lepsza giełda, tym więcej będziemy oczywiście zarabiać. Majątek wynosi już ponad 37 milionów, więc naprawdę coraz bliżej do 250 tysięcy, a na 250 tysięcy to już będziemy sobie mogli przejść na jeszcze lepszą giełdę, a na jeszcze lepszej giełdzie będziemy robić naprawdę już ogromne sumy, więc to było na tyle. Trzymajcie się, siema!